oznakowany samochód kazał nam się zatrzymać, zjechać z drogi. No ale nie wiem, co tam, o co mu chodzi. Nie będziemy widzieć. Iran jest 5 razy większy od Polski i ogrom tego kraju jest powalający. Z jeziora Urmia do Teheranu mieliśmy 800 km. Jechali za nami, mrugali, pipczeli, nie wiedzieliśmy o co chodzi, wyprzedzali nas i wracali się za nami, a oni po prostu chcą sobie porobić zdjęcia i pogadać. Mieliśmy trochę wątpliwości, czy to jest to, bo wygląda z zewnątrz bardzo niepozornie, a nie jest w ogóle, wiecie, jakby oznakowane, tak żeby było wiadomo. Jest malutki napis i to po irańsku, czy oczywiście ty nie wiesz, co to jest. Pałac Golestan jest najstarszym zabytkiem w Teheranie. Wzniesiony został za panowania Tahmasp I i najdłużej panującego szacha Persji. Pałac stał się jednak znaczącym obiektem dopiero za czasów Akhy Mohammada Chana, który przeniósł stolicę Persji do Teheranu. Widzisz bilety? Posłuchaj. Can we pay cash? Yes. No problem. Eight museum in Golestan Palace. Eight museum. Sir, complete museum, 2%. Complete person. Oh shit, I'm not sure. 13 million. 13 million riyal. Yes. 2%. Yeah. Eight museum and garden, 9 tickets, 1%. Ah. Yes. So we have to go to the 13 camp. Million. No problem. Wow, ale niespodzianka. Słuchajcie, bilet, taki kombi bilet na wszystkie części, które tam są w środku, kosztuje 13 milionów, to jest około 45 dolarów. I my jeszcze w życiu nie byliśmy w takim drogim muzeum, pałacu czy czymkolwiek, po prostu. Nie no, przepraszam, w Anglii to też takie kombi bilety nieraz potrafią tyle kosztować, ale no nie no, słuchajcie, tu w tej części świata to jest bardzo, bardzo drogo. Potem pan widział, że jesteśmy zaskoczeni i powiedział, że takie najważniejsze części to możemy tam jakby okroić tą cenę i wtedy nam wyjdzie 9 milionów, czyli to jest około 30 dolarów, co za osobę to i tak jest naprawdę drogo. I nie to, nie to, to. Nie to. To. This is it? Tak.
Te dwa. O, 7 milionów. Two museums, Garden? One person? Two museums? No, we've chosen... What we've chosen? No to poczekaj, the main one. Two. Two person. Then we've chosen this. And this, yes? Yes. Okay. 7 million reals. Uh-huh. Yes. 7 million reals. Okay, thank you. You're millionaires here, aren't you? But usually, it goes to 50,000, right? In the shop. Yes. Yeah. Alright. So we're not getting screwed. 1, 3. Myślę teraz, że w tym szaleństwie jest uroda. Normalnie czym dłużej na to patrzę, to zaczyna mi się nawet podobać, ale pierwsze wrażenie nie było bardzo pozytywne, bo pewnie tego tutaj nie będzie widać na filmie, ale z bliska, to ponieważ to jest ręczna robota, to nie jest bardzo, bardzo schludne. No, ja wiem, że się czepiam, ale te fragmenty, które są wycięte, nie są idealnie równe, nie są idealnie po prostu posklejane, no ale tak naprawdę rzecz biorąc, no misterna robota. Muszę Wam powiedzieć, że po takim pierwszym szoku to nawet zaczyna mi się podobać. Jest to takie połączenie stylów orientalnych i europejskich, bo z tego co żeśmy wysłuchali, tu mam audiobook, to nam właśnie opowiada, że cały ten pałac został zbudowany po tym, po licznych wizytach w Europie i tak jakby zainspirowany tymi wizytami chciał zaimponować i dlatego właśnie zbudował taki właśnie pałac. Ja nie mogę tutaj, to już zupełnie jakbyśmy się przenieśli do Europy. Popatrzcie tutaj na te płytki na podłodze. Dosłownie są obłędne. Przepiękna podłoga, przepiękna. I tam są inne tutaj. Inny wzorek.
To nam się bardzo podoba. Prawdziwy dywan. Ale to pomieszanie stylów normalnie trochę gryzie w oczy. Tam mamy u góry piękne, orientalne, ale po prostu nie, no nie mogę. Nie mogę. Takie poplątanie i te zasłony, jakbym była w Londynie, w jakimś pałacu. No tak trochę dziwnie. Pół europejsko, pół orientalnie. Korek się zrobił. Korek się zrobił, bo ludzie robią zdjęcia. Muszę poczekać. Z jednej strony i z drugiej strony będzie. I tam też. Dobra, idziemy. Nie, no powiem wam. śmiesznie. No tutaj to nawet mi się podoba, słuchajcie. Nie, no to jest najlepsza część. Więc jak będziecie kupować bilet, to koniecznie z biletem do Tower. To jest najfajniejsza część, nie? No, muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy mi się podobało, czy nie. Na pewno to nie jest to, czego się spodziewałam. I no, cena biletu jest po prostu powalająca. Więc nie powiedziałabym, że warto. No sorry, sorry. Samochód kazał nam zjechać z drogi i nie wiem, nie mam pojęcia, nic żeśmy nie zrobili złego. To nawet kto chyba nie jest policja, tylko to jest może z płatnej autostrady coś. Where are we going? Kom! Nawet nie wiesz, gdzie jedziesz. Kom! No i o co im chodziło? Ej, zobaczę moje zdjęcie z klatą i... A ona... Ja też chcę. Pytam się, czy mogę jej pokazać. Mówi, ta. A ona podniecona jak. Kurwa, pchasz się, a później kurwa. Kom jest miejscem bardzo konserwatywnym i zdarza się, że jego mieszkańcy czasem krzywo patrzą na turystów zepsutego zachodu. Dlatego warto zwrócić uwagę na właściwy strój i zachowanie. Policja przegoniła mnie z ulicy, bo szedłem z psem, mimo że Bella była na krótkiej smyczy, a meczet był daleko.
Yeah, you can take a photo. And if you want it, also I can take a photo from you. Okay, no problem. Thank you. Wow. No to wejście tutaj nie było bardzo proste i widzicie, dostałam dodatkowe ubranko i dostałam przewodnika, słuchajcie. Tak więc pan tutaj jest ze mną i mi wszystko pokazuje i tłumaczy, bo sama nie mogłabym tutaj po prostu wejść do środka. Panie mi dały ten kawałek materiału, nazywa się, rany, rąk brakuje, to się nazywa czador i to jest właśnie typowe dla Iranu. To jest taki kawał duży, ogromny materiału, to jest pół koła wyciętego, więc faktycznie jak się to na siebie założy, to ładnie opatula całą postać. Jedyny problem, że nie ma żadnych guziczków i normalnie no, trzeba dwie ręce, żeby to dobrze trzymać, bo jedną tu przy twarzy, a drugą tutaj wokół pasa mniej więcej, żeby nic nie latało, bo to cieniutki materiał, więc troszeczkę to sprawia problemów dla osoby, która nie jest przyzwyczajona, ale no... A chciałam jeszcze powiedzieć, że panie mi dały taki, żeby pasował do mojej koloru chustki. Słuchajcie, jak miło. This is now on. Yeah. And I will... I just show my beautiful... Yeah. Panie mi tu dały przepiękną... This is a place where the Bharat has at Masume. Uh-huh. You can come in over here. This is a place the Bharat has at Masume over here. Whatever architect over here you see is all is from before. Is uh-huh. All this time. And especially this architect also is everything from before, is all this time. And that one you see it is a gold. Is it real gold? Yeah, it's a real gold. Wow. Yeah. There's a lot of gold there. And that one also, in the top. Nie no, słuchajcie, tu po prostu jest rewelacja. Przepięknie. Super. Przepiękne miejsce. In Italia. Przepiękne. They're calling this one Sahne Imam Reza. Is in the name of the brother of the Hazrat Masum. All of these places, one by one, we passing. There's some name. Okay. Yeah. They're calling Imam Reza Sahne over here. That one they're calling Imam Hadi. All of this one, there's some names. Mm. Like you go in the church, there's a places. There's a name. True. Over here also is the same things. Dziedziniec za dziedzińcem i za tym dziedzińcem jest kolejny dziedziniec, słuchajcie. Wydaje się, że to po prostu nie ma końca. Wydaje też mi się, że ujęcia, które będę miała i zdjęcia, to najgorsze, jakie w życiu zrobiłam, bo jest po prostu tak dużo ludzi i też brakuje mi rąk, bo tutaj muszę trzymać tą szmatkę i nie mam jak za bardzo tutaj ten. Nie chcę też przeszkadzać i chcę być po prostu jakby, wiecie, no pełna szacunku do tego miejsca, bo to jest bardzo, bardzo ważne miejsce dla Irańczyków. Pan właśnie mi powiedział, że teraz nie jest super busy, nie jest bardzo zatłoczone, bo ja powiedziałam, że ale tutaj dużo ludzi, a pan mówi nie, dzisiaj jest bardzo mało ludzi, bo jest dość zimno i ludzie nie przyjechali, słuchajcie. Wow. Yeah, if by evening also you come in, all the lights is getting on, is getting like a yellow color. The like gold color is good. Pięknie. Wszystko jest odnowione. No, słuchajcie, tutaj te lusterka. Ale co to są za lusterka? Wszystko jest nowiusieńkie. Przepięknie jest to zrobione. Wieczorem jest to podświetlone i potem jest w kolorze żółtym. Wygląda jak złoto.
Thank you so much. You're welcome. Thank you for your time. You're welcome. I need you anything. This is my work to do for you. You've got a good job. Thank you so much. Thank you. This is our work. What we must have to show to all the people in all over the world, to what we have it in Iran and who are them. To be telling them is holy places, and they must have to come to know. There is nothing different between Islam and Catholic. All of them is same. Whatever is detailing in the other country and showing to the other country, there's a difference between Muslim people and Catholic people, and different religion is not like that. They are all these brother and sister to each other, and should be show good things to each other only. And whatever is showing to the other country is all lie. It's not like that. This is our work we will show to everyone. And they coming to see in Iran, they will come to know. Okay, whatever you're telling in the other country, you know Iran is like that. Whatever is what, lot of things is not like this. What they're showing to the people. True, yeah. True, very true. And I'm very, very grateful for this opportunity that I was able. And this is very good that you come and you take your time. You're welcome. To and explain everything you're welcome. To me. So now, you're welcome. Yeah. I hope so. I will see you soon again over here. Yeah, Inshallah. Thank I will you see so you much. Soon. You're welcome. My friend also, we have a different people with the different languages saying over here. They're speaking by Arabic, Urdu, Turkish, English, and if some Spain also, we have it, people over here. Wow. Yeah. Czyli mają w różnych językach i tutaj mają specjalne centrum. O, już pokazuję. Dobra, tam są poszukiwania, dostanę jakieś prezenty. Lekturę. Nagrywałam się i się nie nagrało. Dostałam sól, która leczy. Jeżeli ktoś jest chory, trzeba dodać tej soli i ugotować potrawę. I potem jak ta osoba tą potrawę zje, to będzie uleczona. Jeżeli się nie uleczy, to znaczy, że trzeba ugotować kolejną i jeszcze więcej tej soli dodać. No. Wnioski końcowe, nie ma się co bać, trzeba iść i pytać, bo szczerze powiedziawszy trochę się bałam wejść, no bo widziałam, że to nie jest jakieś miejsce turystyczne, co sobie po prostu wchodzisz i hejach, nie? I jak weszłam, to one mnie najpierw nie wpuściły, ale znaczy były bardzo miłe, tam są takie panie, co sprawdzają i były miłe, ale nikt nie mówił po angielsku i po prostu mi pokazywały, żeby czekać i dość długo czekałam i tak trochę się martwiłam i sobie myślę, Boże, no nie chciałam aż tyle kłopotu narobić, ale potem one zawołały jedną panią, która mówi po angielsku i ona powiedziała mi po angielsku, że proszę czekaj, ktoś przyjdzie i później właśnie mnie ubrały i jak już mnie zapakowały, to wypchały mnie na zewnątrz i tam czekał już na mnie ten pan przewodnik. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Trochę zaczynam ogarniać trzymanie tej chustki, bo wiecie, no w jednej ręce trzymam telefon, druga ręka jest mi potrzebna, żeby włączać przycisk, tak więc trochę kurczę, rąk brakuje, ale już tu się ogarniałam, tu sobie trzymam telefon i chustkę w jednej ręce, a drugą rękę, gdzie mam kawał tej chusty, żeby się zasłaniać, ale też szybko włączam sobie przycisk, żeby było.